Dzień dobry, witam Cię na moim kanale Historia i Woz z doktorem Andrzejem. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnych wydarzeniach z sierpnia 1939 roku. Wydarzeniach, które tak naprawdę zainicjowały ciąg przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku. To są wydarzenia bardzo ważne historyku lub osobo, która przygotowuje się do matury z historii lub która interesuje się historią. Jeden z najważniejszych procesów historycznych jest umiejętność łączenia związków przyczynowo-skutkowych. Ja tego bardzo mocno uczę, zwracam na to uwagę. Chcę, aby humaniści, którzy kończą współpracę ze mną, aby potrafili wykazać się taką umiejętnością. Dlatego bardzo mocno zapraszam Cię do siebie na swój fanpage na Facebooku. Pojawią się tam informacje o tym, że zacznę prowadzić kursy przygotowujące do matury z historii, kursy online. Będą także przygotowane zestawy filmów edukacyjnych, kursy online z historii oraz z wiedzy o społeczeństwie. Będę prowadził kursy z historii i wiedzy o społeczeństwie, które pomogą Ci przygotować się do matury. Jeśli jesteś zainteresowany taką propozycją, śledź mój fanpage na Facebooku, będzie moja strona, tam będziesz miał wszystkie informacje. Zapraszam na to bardzo mocno. Linki na mój fanpage na Facebooku są zamieszczone poniżej tego filmiku. Zapraszam także, abyś obejrzał inne moje filmiki, pod warunkiem oczywiście, że jeszcze ich nie oglądałeś. A jeśli oglądałeś i chcesz zajrzeć jeszcze raz, będzie mi szalenie miło. Wracając do sierpnia 1939 roku. Wiemy o tym, że 1 września 1939 roku o godzinie 4:45, no to jest taka symboliczna godzina, rozpoczęła się agresja Niemiec na Polskę. Rozpoczęła się agresja niemieckiej III Rzeszy na Polskę. Pamiętaj, to była agresja Niemiec na Polskę. Była to realizacja planu niemieckiego dalszej ekspansji w Europie po to, aby doprowadzić do realizacji plan Hitlera zbudowania wielkiej III Rzeszy, obejmującej obszar, jak to Hitler zawarł perspektywicznie w swoim, w cudzysłowie, dziele Mein Kampf, obszar od Pirenejów aż po Ural. I nie doszłoby do realizacji tych planów niemieckich, czyli nie doszłoby do agresji niemieckiej na Polskę z 1 września 1939 roku, gdyby nie bardzo ważny ciąg wydarzeń historycznych, które miały miejsce zarówno w roku 1938, jak i 1939. Też pamiętaj proszę o tym, o czym mówiłem na początku, że to wszystko, co się działo w latach 1938-1939, było konsekwencją wcześniejszej polityki aliantów zachodnich wobec Niemiec. 23 sierpnia 1939 roku dla bardzo, bardzo wielu polityków, między innymi dla wielu polityków polskich, w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku został zawarty w Moskwie układ niemiecko-sowiecki. W historiografii zwany paktem Ribbentrop-Mołotow. Bardzo ważny układ, jeszcze raz to podkreślam. Data oficjalna 23 sierpnia 1939 roku, podpisany w nocy pakt Ribbentrop-Mołotow, niemiecko-sowiecki. Pewne jest z historycznego punktu widzenia oraz z tej perspektywy związków przyczynowo-skutkowych to, że ten pakt umożliwił Hitlerowi ostateczne podjęcie decyzji o rozpoczęciu agresji na Polskę. No dlaczego? Oficjalna strona tego układu sowiecko-niemieckiego mówiła o dobrosąsiedzkiej współpracy tych dwóch państw. Wracała współpraca niemiecko-sowiecka zapoczątkowana w 1922 roku układem w Rapallo. Po okresie bardzo mocnego ochłodzenia relacji niemiecko-sowieckich po dojściu Hitlera do władzy nastąpiło
ponowne zawarcie układu politycznego, wcześniej przygotowanego układem ekonomicznym, który miał, rozpoczynał następny etap tej współpracy Berlin-Moskwa, ale ten układ miał także umożliwić wspólną agresję niemiecko-sowiecką na Polskę. Tak, dlatego że obok tego, tej oficjalnej strony tego układu, tego paktu Ribbentrop-Mołotow, układu niemiecko-sowieckiego, istniał także tajny protokół tego układu. Zresztą większość takich protokołów międzynarodowych ma tajne swoje protokoły i w tym tajnym protokole tego układu była mowa o wspólnej niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę i była mowa o podziale ziem polskich po zakończeniu wspólnej agresji, podziale pomiędzy III Rzeszę, pomiędzy Niemcy a Związek Sowiecki. I ta informacja zawarta w tym tajnym protokole, te postanowienia, one były ukoronowaniem polityki zarówno Hitlera, jak i Stalina. No bo popatrzmy proszę, co ten układ w praktyce, ten tajny protokół dawał obydwu stronom. No po pierwsze Berlinowi dawał taką możliwość rozpoczęcia agresji na Polskę ze świadomością, że Związek Radziecki nie wystąpi w obronie Polski. No bo przecież tak jak Polskę, tak jak Warszawę i Berlin łączyły układy o nieagresji, tak podobne układy łączyły Warszawę i Moskwę. To jest raz. Dwa. Hitler otrzymywał także informację, że nie dojdzie do współpracy między Moskwą a Paryżem i Londynem. Trzy. Ten podział Polski na linii Pisa-Narew-Wisła-San, no bo od takiej granicy podziału 23 sierpnia 1939 roku była mowa. Tu zobacz proszę na mapę, która jest zamieszczona przy tym filmie. Ta mapa podziału, ten podział Polski Hitlerowi dawał rzecz następującą. Po pierwsze, Niemcy przesuwały swoją granicę na wschód, czyli bliżej Moskwy. Pamiętajmy o tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli o Mein Kampf i o tych granicach Imperium III Rzeszy. Hitler miał w zamyśle ekspansję na Związek Sowiecki, ale także i Stalin otrzymywał w tym układzie bardzo wiele. Mianowicie Stalin otrzymywał polskie Kresy Wschodnie, a w konsekwencji oznaczało to przesunięcie granic sowieckich na zachód. Czyli jeśli wrócimy do roku 1920, no to Stalin otrzymywał tę przestrzeń, której nie udało się Sowietom dzięki zwycięstwu polskiemu pod Warszawą i później pod Wilnem nad Niemnem we wrześniu 1920 roku, nie udało się Sowietom uzyskać. I to było dla obydwu stron, te postanowienie było szalenie ważne. Następna konsekwencja, mianowicie o tym układzie, o tym tajnym protokole już dnia następnego został poinformowany attaché ambasady amerykańskiej w Moskwie. Został poinformowany przez pracownika ambasady niemieckiej, który sądził, że jeśli poinformuje Amerykanów, a ci przekażą informacje Londynowi i Paryżowi, to te dwa państwa spowodują, że strona polska, że nie dojdzie do wojny, że te trzy stolice, czyli Londyn, Paryż i Warszawa poinformowana o tym tajnym protokole, nie dopuszczą do rozpoczęcia wojny. Jakież było zdziwienie jego, bo Londyn i Paryż poinformowane o tajnym protokole, czyli poinformowane o wspólnej niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę, nie przekazały Polsce tej informacji. Jakżeż w innym świetle widzimy w takiej sytuacji to, co się wydarzyło 25 sierpnia, czyli zawarcie sojuszu wojskowego polsko-brytyjskiego, który mówił o tym, o
współpracy tych dwóch państw w razie, gdyby doszło do agresji trzeciej strony na Wielką Brytanię lub jej sojuszników, między innymi Belgię, Luksemburg, lub na Polskę. I jakżeż w innym świetle stawia to, czyli ta informacja, stawia to, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku. Skoro Paryż i Londyn były naszymi sojusznikami, znały tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow, to możemy sobie zadać historyczne pytanie. Po pierwsze, dlaczego nie zostaliśmy tam poinformowani? Tu historycy stawiają taką tezę, że być może Londyn i Paryż obawiały się, że jeśli Warszawa się dowie o tym tajnym protokole, to być może rozpocznie jakieś rokowania z Berlinem albo z Moskwą, no szybciej z Berlinem, żeby po prostu uniknąć konfliktu. No czy to oznacza, że obydwie strony chciały, aby jednak mimo wszystko do wojny doszło? No i teraz wróćmy do tego 25 sierpnia. Jeśli spojrzymy z perspektywy brytyjskiej, to możemy to ocenić w sposób to, czyli ten układ z 25 sierpnia pomiędzy Londynem a Warszawą możemy ocenić w sposób następujący. Londyn, zawierając taki układ, dawał Hitlerowi do zrozumienia, że jeśli Hitler rozpocznie agresję, o której była mowa w tym tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, to jego przeciwnikiem będzie także Wielka Brytania. Czyli to według Londynu miało spowodować, żeby Hitler się bardziej zastanowił nad tym, czy rozpocząć agresję na Polskę, czy nie. Jak wiemy, sytuacja, czy historia potoczyła się w ten sposób, że 1 września 1939 roku rozpoczyna się agresja niemiecka na Polskę. 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom. 17 września rozpoczyna się agresja sowiecka na Polskę. Francja i Wielka Brytania nie wypowiedziały wojny Związkowi Sowieckiemu. I teraz podsumowując ten ciąg wydarzeń, z polskiej perspektywy i z perspektywy zachodnioeuropejskiej, pakt Ribbentrop-Mołotow był tym atutem, był tym elementem historycznym, był tym dokumentem politycznym, który ostatecznie umożliwił Hitlerowi rozpoczęcie agresji na Polskę. Pakt Ribbentrop-Mołotow w swojej konsekwencji, czyli wspólnej agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę, doprowadził do utraty przez Polskę niepodległości i do zmian terytorialnych, które niestety dla nas okazały się trwałe, a w wyniku II wojny światowej okazały się także zmianami politycznymi. Bo pomimo tego, że w maju 1945 roku kończą się działania zbrojne w Europie, to państwo polskie zostaje przywrócone, ale bez suwerenności. Tak, pakt Ribbentrop-Mołotow był dokumentem, był umową pomiędzy Niemcami a Związkiem Sowieckim o wspólnej agresji dwóch totalitaryzmów przeciwko Polsce. Ja należę do tej grupy historyków, która nie rozpatruje historii alternatywnej. Czasami jako ćwiczenie intelektualne ze swoimi kursantami, uczniami rozmawiamy o tym, co by było gdyby, ale tylko jako ćwiczenie intelektualne. Czy paktu Ribbentrop-Mołotow można było uniknąć? Patrząc z perspektywy polityki Berlina i Moskwy i ich celów, czyli ekspansji, nie. Czy można było uniknąć naszej klęski we wrześniu 1939 roku? Tylko wtedy, gdyby Londyn i Paryż, albo Paryż i Londyn, dotrzymały układów o wzajemnej pomocy militarnej i współpracy. I tutaj najbardziej zawiódł nas sojusznik francuski. Tak, to Francja nas zdradziła we wrześniu 1939 roku. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, zadawaj na Facebooku, na moim fanpage'u, chętnie na nie odpowiem. Zapraszam na moje kursy, zapraszam na moją stronę, zapraszam na mój kanał. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.